Znajdujemy się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Za chwilę odbędą się tutaj eliminacje. Proszę powiedzieć, co to jest za eliminacje, ile szkół w niej weźmie udział i na czym one będą polegały? Za chwilę odbędą się eliminacje powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej. Do tych eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani uczniowie z gmin z terenu powiatu wschowskiego. W naszym przypadku jest to gmina Szlichtyngowa i gmina Wschowa. Uczestniczy ogółem 20 osób, podzielonych na 3 grupy wiekowe, 3 kategorie. Jest to kategoria dzieci ze szkół podstawowych, ze szkół gimnazjalnych i ze szkół ponadpodstawowych. I ten nasz szczebel powiatowy jest szczeblem eliminacyjnym do szczebla wojewódzkiego, a później centralnego. Ta młodzież, która startuje w tym turnieju na szczeblu powiatowym, jak wynika z mojego doświadczenia, jest bardzo dobrze przygotowana, rzekłbym nawet, że zaskakująco dobrze. Ma bardzo dużo wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu przepisów. Tematem turnieju jest także umiejętność posługiwania się sprzętem, umiejętność udzielania pierwszej pomocy medycznej. No i trzeba powiedzieć, że młodzież z tego zakresu jest dobrze przygotowana. A są jakieś zagadnienia, które zazwyczaj przysparzają trudności? No najwięcej trudności stwarzają przepisy, bo to jest taka wiedza, którą trzeba opanować na pamięć. Natomiast lepiej sobie młodzież radzi z tymi rzeczami, które mają większy związek z praktyką, czyli na przykład z zasadami zachowania się w przypadku powstania pożaru.